Wiecie, że jest losowanie zawsze, jak są te czuwania w pierwszy piątek miesiąca, słów pochodzących od siostry Marii, od Najświętszego Serca. I akurat są takie też specjalne kartki dla kapłanów. Ja wam przeczytam, co wylosowałem, bo to bardzo pasuje do tej Ewangelii dzisiejszej. Wyniszczenie się serca Jezusowego związane z Jego majestatem. Wzniosłą godność kapłana winna również cechować pokora. Kapłan bowiem jest wyniesiony ponad ludzi, dlatego powinien być najpokorniejszy. Pewnie zapytasz, dlaczego? Ponieważ powołaniem kapłana jest troska zbawienie dusz. Wielkich rzeczy zaś Bóg nie dokonuje inaczej, jak tylko przez pokornych, wyniszczających się, ubogich, nieufających własnym siłom, pozbawionych całkowicie wszystkiego. Zobaczcie, że Jezus zaczyna tę przypowieść mówiąc, że jesteśmy zaproszeni na ucztę. To słowo uczta tutaj w Ewangelii może być rozumiane, tłumaczone jako wesele. I w ogóle wesele, uczta weselna, czy Kana Galilejska, czy inne miejsca w Ewangelii, to jest obraz zjednoczenia duszy z Bogiem, który dopełnia się potem w uczcie nieskończonego szczęścia w niebie. Czyli dusza jest tą, można powiedzieć, oblubienicą, Chrystus oblubieńcem i my ku temu idziemy. I potem, kiedy się zajmie to ostatnie miejsce, to Jezus mówi, przesiądź się wyżej. To jest przetłumaczone, a w innym tłumaczeniu to jest idź tam wyżej. Jezus mówi do naszej duszy, idź wyżej, tam, do tej bliżej tego oblubieńca, oblubienicy. Idź wyżej. I no to się dokonuje tylko przez pokorę, jak słyszeliśmy wcześniej w tych słowach siostry Marii. I żeby zakończyć, powiem o dwóch stronach pokory, łaski pokory. Można powiedzieć, że jest pokora aktywna i bierna. Jezus mówi w tej Ewangelii, prawda? Kto się poniża, będzie wywyższony. Się poniżać, upokarzać, to jest to wszystko, co ja mogę zrobić dla pokory. I zajmij ostatnie miejsce. Karol de Foucault, święty Karol od Jezusa, napisał cały stos medytacji La dernière place. Jak zająć to właśnie ostatnie miejsce. On chciał być niewidoczną, on chciał być tym podróżnikiem nocnym, którego nikt nie zauważy. To jest ćwiczenie się w pokorze. Ale to nie wystarczy, żeby mieć pokorę. Bo przed chwilą słyszeliśmy w tych słowach dla kapłanów, które tak naprawdę dotyczą całego ludu Bożego. To jest to wyniszczenie, które jest łaską Bożą w oczyszczaniu tym mistycznym duszy, mistycznym oczyszczaniu duszy, czyli ukrytym, wewnętrznym, które dokonuje się tylko przez odkrywanie swojej własnej słabości, nie grzechu, słabości wewnętrznej, rany. I Bóg powoduje, że w pewnych sferach duchowych, życia duchowego, duszy, my jesteśmy bezsilni. I to nas upokarza, a nawet gorszy. Jak Bóg może dopuszczać, że ja jestem taki słaby? Zgorszenie krzyża. Bo to jest krzyż. To wyciska łzy, upokarza i jest taką tajemnicą, że tego nie rozumiemy, dlaczego jest ta słabość. I nie zrozumiemy dopiero wieczności. Tylko tak można zdobyć prawdziwą pokorę. To samo ćwiczenie się nie wystarczy.
I to bardzo mocno odbija się w nauczaniu poszczególnych, na przykład kapłanów. Są tacy kapłani, którzy mają bardzo silną osobowość, są zintegrowani wewnętrznie, dzięki Bogu. I oni właśnie bardziej ta aktywna pokora, żeby się ćwiczyć w modlitwie, tą stalową wolą, taki być posłusznym, modlić się wiele. Ale jeśli się nie odkryło tej tajemnicy słabości, to się nie rozumie tego, że tak naprawdę ten walec Bożych doświadczeń, taki powalający na ziemię, jest dopiero łaską. My własnymi siłami niewiele możemy. Aczkolwiek Jezus mówi, zajmij ostatnie miejsce. Czyli praktykuj w głowie to myślenie. Zobacz, jaki naprawdę jesteś. Zajrzyj w siebie. Zobacz swoje słabości. Wtedy właśnie, kiedy nam się chce iść na to pierwsze. Po to, żeby nas widzieli, że jesteśmy blisko oblubienicy i oblubieńca. Blisko Boga. Ćwicz się w pokorze. Niech ten dzisiejszy patron dnia, święty Karol Boromeusz, arcybiskup, kardynał, który potrafił w pielgrzymkach chodzić boso i opiekował się ubogimi i bardzo, bardzo dbał o księży swojej diecezji, pomoże nam też swoją stanicę zdobyć i mieć tę łaskę pokory.